Jesteśmy na nim, jesteśmy na naszym zabójcy, 472 level, to już jest ten dzień, to już dzisiaj będzie klikando lochów. W tym momencie najwyższy level na serwerze 492 chyba, no tak, dokładnie, razem z Punisherem, więc to są najwyższe levele. Jaki my dzisiaj wbijemy? No powiem wam tak, sprawdzałem sobie, w ogóle mam takie wrażenie, że SF Tools troszeczkę psuje zabawę z tego klikania lochów, dlatego że no jeżeli wszystko się zgodzi, no to już tak naprawdę wiem, jaki level wbiję. Oczywiście plus minus, wiadomo. W każdym razie w tym momencie, licząc tutaj loch na 480 i licząc loch na 500, wbijemy nawet na tych itemkach ulepszonych razy 10 500, nie, inaczej, 31,5 levela. No to tam jakoś 503,5, no nie? 503,5, coś w tym stylu. Więc, no nieźle, nieźle. Tak, taki jest plan właśnie, żeby wybić pierwszy 500 na 40. Zobaczymy, czy nam się to uda. Myślę, że tak. Myślę, że na spokojnie. No, więc mówię, 500 level raczej na spokojnie. Zobaczymy, jak tam pójdzie dalej. Będziemy dociskać to, co możemy. Myślę, że jak już będziemy mieć na lożki jakieś 0,10%, to sobie odpuszczę. Za niedługo będzie legendarny loszek. Na legendarnym lożku się przebiorę i pewnie dalej coś pocisnę. No ale oczywiście wszystko, co na ten moment damy radę przeklikać, to przeklikamy. Co do jakichś tam jeszcze statystyk, bo być może kogoś to interesuje. Dokładnie 16 lutego 2022 roku nagrałem ostatni odcinek z klikania lochów na zabójcy, dobiłem wtedy 375 level, więc jeżeli mnie moja matematyka nie myli, to minęło od tamtej pory równe 16 miesięcy, bo mamy dzisiaj 16 czerwca, więc 16 miesięcy tutaj nie ruszyłem żadnego lochu. Wbiłem przez ten czas dokładnie 97 leveli. Jeszcze bym tutaj docisnął 3, to by było równe 100 leveli bez ruszania jakiegokolwiek lochu. Więc tutaj jeszcze taka statystyka, może to kogoś ciekawić, jak sobie będzie samemu stopał lochy i tak dalej. Jak to tam mniej więcej wygląda. I co mogę jeszcze dodać? Na początku nie ulepszam itemków. To jeszcze w ogóle mi ktoś dzisiaj, tutaj w sumie nasz lider gildyjny, chociaż nie, teraz nie lider, oficer, w każdym razie był liderem. Podsunął mi pomysł, żeby na razie nie ulepszać itemków. Na razie sobie dociśniemy to, co możemy na tym zabójcy. Na itemach jeszcze razy 10, bo i tak będzie to bardzo dużo tych lożków i leveli. Potem może coś nam wypadnie ze strefy mroku fajnego i tak dalej. Przebierzemy, ulepszymy, może tak być. No a potem jak już procenty się zmniejszą, to tam ulepszymy jakoś, mówię, razy 15, 16. Więc no, na razie sobie nie ulepszamy. Też chyba nie będę tutaj wydawał wszystkich surowców, jakie mamy u kowala. Mamy ich naprawdę sporo odłożonych. Bo tak jak powiedziałem, niedługo będzie legendarny loszek, przebierzemy się, wtedy może jakoś bardziej tam ulepszymy te EQ. No zobaczymy, jak to wyjdzie, no to ulepszenie aż tyle nie da. W każdym razie, jeżeli chodzi o procenty z loszków. Dobra, na początek sprzedajemy wszystko, co tu mamy. Chcę sobie zacząć od tornadka. Chcę zobaczyć, ile mi w ogóle dadzą itemki z tornadka. Mamy oczywiście event wiedźmy, dlatego też to robimy głównie. Tutaj jakieś stare itemy po 2,5. Sporo też mam miejsca w ekwipunku, specjalnie zostawiłem. Tu jeszcze tą brońkę możemy wywalić. Dobra, trochę golda wpadło. Jeszcze tutaj dajemy wzrękę. Zaczynamy od tornada. Potem sobie zrobimy strefę mroku i potem strefę światła. Postanowiłem, że coś takiego zrobię, bo może z tej strefy światła nam poleci jakaś fajna broń albo coś, no zobaczymy. Na razie lecimy po prostu tornado. Nie ma co się zastanawiać, klikamy, kurwa. 349 tornad do zrobienia. Lecimy, tago. Nareszcie, po 16 miesiącach. Po 16 miesiącach. No nie, no ale proszę, daj szybciej klikać. Po 16 miesiącach się to dzieje. Tylko no tornado akurat trochę będzie przymulać, jak widzimy. Ale powolutku się to zrobi, no spokojnie. Nie wiem RTZ, ja reklam nie mam wcale włączonych na... W sensie reklamy mam, ale takich ustawionych, że na przykład one się pojawiają tam co pół godziny albo coś takiego, to mam wyłączone. Także nie wiem, one chyba losowo wlatują. Nie mam pojęcia. O kurwanska, pierwsze stopowanie, które zakończymy 500 levelem. No powiem wam, że nie mogłem się doczekać. Nie mogłem. W ogóle wydałem całego golda? Chyba wydałem. Wy golda widzicie. Tego golda nam trochę poleci z tego tornadka. Tu nawet za same potworki sporo leci. No dobra, teraz się trochę odlagowało.
No niestety, no przez to, że jest jakieś zabezpieczenie przed spamowaniem Entera, to tak raz na jakiś czas będziemy to robić. Dobra, jest 473. 473 dobity. No way. Także tak jak powiedziałem, no niestety SF Tools jest bardzo fajny. Pierwszy level, o, bez kitu. Możecie ciut wolniej. No mógłbym w sumie trochę wolniej, ale to tak jest. To tak wiecie, no. Jednak trzeba dusić ten Enter, no. 16 miesięcy na to czekałem. Niech już tam się pojawia ten komunikat. Trudno, trzeba się tym delektować. Trzeba powolutku sobie te lożki robić. Powolutku wbijać level na spokojnie. Możecie liczyć, tak jak antykumpel, ile leveli już wbiliśmy. To finalnie też będzie. W sensie, no, będziemy widzieć finalnie na podsumowaniu. Ale tak czy inaczej... Nie no, Milik, co ty piszesz? Tak czy inaczej, no, możecie liczyć bez kitu. Fajniej to będzie wyglądać na czacie. Oj, no fajnie się ten zabójca rozwinie. No tak mówię, SF Tools jest bardzo dobrym narzędziem, które jakby umożliwia ci zaplanowanie wielu rzeczy i tak dalej. Ja sam z SF Toolsa korzystałem, żeby mieć już pewność, że po prostu po kliknięciu tych lochów, które mogę kliknąć, sobie wbiję ten 500 level. No bo nie chciałem jakiejś wtopy zaliczyć, że na przykład, nie wiem, skończymy na 499 i tyle, koniec zabawy. Ale z drugiej strony spoileruję. Z drugiej strony spoileruję. Niestety. No bo mówię, no. Wiemy tak naprawdę, ile tych leveli wbijemy. Chociaż na magu pamiętam, że na magu SF Tools nam pokazywał mniej, a finalnie wbiłem więcej. Więc to też nie jest powiedziane, że wbijemy równo te 31,5 levela i to będzie koniec, raczej więcej. Czy to będzie pierwszy 500 na S40? Mareczku, raczej tak. Jeżeli ktoś się nie odpali razem ze mną i szybciej tego nie przeklika, to będzie to pierwszy 500 na S40. Powiem więcej, sprawdzałem sobie serwer niemiecki, który wychodził równo ze startem serwera polskiego 40. I tam też nie ma jeszcze żadnego 500 levela. Nie będzie to niestety rekord. Dlatego, że nie dałbym rady chyba wbić rekordu, jak tam sobie sprawdzałem. Coś tam się jakoś chciałem pokusić o ten rekord 500 levela na zabójcy, ale no nie dałbym rady, nie dałbym rady. Żeby pobić rekord, musiałbym klikać wcześniej, a wtedy raczej 500 by nie wpadł. Także rekord to nie będzie, ale ja bardziej patrzę pod kątem takiego późniejszego rozwoju postaci, kiedy to klikać. No i myślę, że teraz jest bardzo dobry moment. Jakie błędy tutaj popełniłem? Ogólnie tak, w porównaniu do stopowania lochów na W50, gdzie tam klikałem te lochy, to była moja pierwsza postać, na której stopowałem. No tam się trochę podpaliłem, od razu te itemy ulepszyłem, razy 18 chyba, jak dobrze pamiętam. No i wiadomo, no, tam troszeczkę jednak nie było to z głową wszystko zrobione. Tutaj, tak jak wspomniałem, na 375 zacząłem stopować, myślę, że całkiem nieźle. Całkiem z głową to zostało zrobione. Jedyny błąd to na bardzo niskim levelu robiłem awkę w eventy Golda pod Golda. Tutaj już chyba na jakimś, nie wiem, 380 albo coś koło tego. No i na tym mogłem troszkę stracić. No nie jest to jakiś ogromny błąd, bo te statystyki w porównaniu do innych mamy niezłe na tym serwerze. Ale no... Może jeszcze by się to dało dokręcić, jakbym dopiero na tego Golda w eventy Golda przeszedł jakoś na 420, 430, coś takiego. Tornado mogłoby być trochę słabiej dokręcone. Dokładnie tak, między innymi Tornado, no. Ale ja wiesz, wychodziłem z założenia, że chcę zacząć stopować na tym 375, więc chciałem jak najszybciej wszystkim docisnąć ten 375 i na tym zacząć stopować po prostu. No nie da się szybciej, no i tak już tu sporo wbiliśmy, już 200 tornad nam padło. Także spokojnie. Kolejny level, 476. Lecimy, lecimy. W ogóle strasznie mamy, albo nam mało leci itemków, nie no, trochę poleciało. Co jest, ja już tu nie mam miejsca? No nie mam, dobra. Akurat, idealnie skończyłem, okej. Zobaczcie, już dostaliśmy 468 milionów. Jak jeszcze posprzedajemy to wszystko, właśnie dlatego event Wiedźmy jest fajny. Najlepiej by było jeszcze oczywiście mieć event Kowala, no ale takie combo się nie zdarza za często. Także ciężko to zgrać. Ale tak dużo myślę, że tych itemów nie wywalę z tego zabójcy. W sensie ze strefy mroku.
Wydaje mi się, że aż tak dużo nie, bo troszkę tutaj jednak miejsca mam. Mam jeszcze dzisiaj rozmontowanie, jeszcze dzisiaj nic nie robiłem na koncie i tak dalej. Kuskus, wszystkie lochy, wszystko stopujesz. Jedyne co najlepiej sobie dobić, to 10 w 13 piętrze w mroku, bo za niego masz pupila. I zamknąć miasto Intryk, bo za to też masz pupila. Nie wydaj całego golda naraz jak na magu, bo wtedy zjebałeś, zostaw troszkę. Prawda, no. Chociaż patrzyłem, że mam itemki zaczarowane, mam wszystkie runy dobre i tak dalej. To już sobie spojrzałem przed streamem, żeby nie przedłużać. Sianka, Angis. Ale nie wydam całego, no, masz rację. Zobaczcie, już tutaj z samego tornada 124 staty wpadły. No dużo tego golda jest, bardzo dużo. Jednak w tornadku siedzi troszeczkę tych statystyk. Ale emocje na tym tornadzie bez kitu. Lecimy dalej, lecimy dalej. No będzie duża przewaga, będzie duża przewaga. Oczywiście jest tutaj na tym serwerze jeszcze troszeczkę osób, które te lochy trzymają. Ale nie widziałem, chyba że ktoś się dobrze ukrywa. Nie widziałem, żeby ktoś aż tyle miał przykitranego expa z lochów, co my na tym zabójcy. Chyba że no mówię, ktoś się nie dzieli takimi informacjami i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie. No i mówię, wbijamy 500 któryś tam, 504, 505, ja tak obstawiam dzisiaj plus minus. Przechodzimy na goldzika i zaczynamy farmić staty, nie? Będziemy mieć tutaj przewagę, no, nad najwyższym levelem, myślę, z 12-13 leveli, także to już jest sporo. Angis, będzie powtóreczka na YouTubie. Jutro wracam do domu, siadam nad montowaniem i wydaje mi się, że w niedzielę o 12 wleci, jeżeli się oczywiście ze wszystkim wyrobię. Jezu, no męczące jest to tornado przez to, że tak blokuje. No ale dobra, ostatnia stówka nam zostaje. Ostatnia stówka. Teraz trochę przyspieszyło, lecimy, lecimy. Czy my tu w ogóle wbijemy 480 tym tornadem? Chyba nie, chyba nam troszkę braknie. Znaczy powiem ci, Faren, że na starym Begendzie to tornado się tak nie blokowało. Mogłeś po prostu lecieć jednego przeciwnika za drugim. No ale niestety na nowym Begendzie jest jakiś antyspam czy coś takiego. Czy dzisiaj piję jakieś piwko? Nie, nie, Sonic. Ja mam jutro uczelnię. I mam jutro dwa kolosy. Więc wygląda to tak, że dzisiaj stream o 16. Dociskamy lochy, kończę streama i idę się uczyć. Zajebisty piąteczek. Ale chociaż się 500 nabije na postaci, no to... Pikanie lochów znak większości uczelnia? Nie do końca. Już się dzisiaj trochę uczyłem. Kontencik wam zrobię, kończę i idę się dalej uczyć. Ale no to powiedzmy jakieś 2 godzinki, bo myślę, że tyle potrwa ten stream, plus minus oczywiście. Mogę jak najbardziej poświęcić. Zresztą no... Kurwa, no już tyle na to czekałem, że aż wstyd. Jak pokażesz, Janko Kapiec, jak pokażesz prowadzącym dzisiejsze oro, to wpiszą piątkę bez egzaminu. Dobra, kończymy to. Kończymy tą nierówną zabawę. Chyba ani razu tu nie padłem w ogóle. To możemy obejrzeć. Pojedynek z szarą Shivą. Ale emocje, ja pierdolę. Powiem wam tak. Dzisiaj mam nawet taką koszulkę. We are Venom. Widzicie to? Specjalnie na tą okazję założona. Bo Venom totalnie rozpierdala dzisiaj. Dobra, tematycznie, bez kitu. Tornadko zrobione, 479 level z samego tornada. I teraz tak, wydajemy jeszcze resztę tych, w sensie no, sprzedajemy te itemki. Ile nam tego golda poleci? To wiecie, to będzie też fajne takie porównanie z tym odcinkiem z Magusia, bo tam też sobie to sprawdzaliśmy. Będzie można fajnie to wszystko finalnie zrobić, takie podsumowanie. W ogóle planuję też coś takiego zrobić w przyszłym tygodniu. Dobra, to jeszcze możemy sprzedać. No ale tutaj mieliśmy chyba więcej tego tornada niż na Magusiu, delikatnie. 7 leveli z tornadka? No, no. W sumie to nawet równe prawie. Dobra. No i... 236 podstaw. 236 podstaw z samego tornada. Okej, wydamy sobie tego goldzika. Niech już będzie. I co? I teraz strefka mroku zaraz klikana. Ze 150 sobie zostawimy milionów. Tak z ciekawości zapytam, jak inne postacie wyglądają ze stopowaniem? Ile to jeszcze potrwa na poszczególnych? Nie mam pojęcia, Letox.
No najszybszą postacią teraz, na której będziemy klikać lochy, to będzie wojownik. Tutaj mamy 435 level, mamy naprawdę dużo lochów zostawionych. Ten wojownik bardzo dobrze wygląda. Już nawet w tym momencie, jeżeli chodzi o expa, jakiego możemy dostać. No myślę, że na wojowniku jakoś tak między 465 a 470 levelem. Żeby też po stopowaniu wbić 500. Więc to będzie kolejny. No potem wiadomo, Bardzik też tutaj. No jeszcze kilka miesięcy, wiadomo, ale to będzie kolejna postać. Potem W60, potem EU1. W takiej kolejności. No wiadomo, im postać młodsza, tym dłużej będziemy czekać na koniec stopowania. Dobra, lecimy dalej. Czyli teraz mówiłem, że strefę mroku. Tak mi tutaj podpowiadali. Nie wiem, czy tego może zostawimy na później. Na razie tu jebniemy sobie tych. Lecimy. Nie ma na co czekać. Może sobie na przykład 500 level dobijemy tym odbiciem? Widziałem, że ludzie tak robili. To oczywiście jak ktoś nie był pewien, czy wbije 500. Dobra, jeszcze jakieś statki nam wpadną z osiągnięć. Ale może zostawimy na później. Niech będzie. 481. W sumie tutaj też tych leveli trochę leci z tych lochów. Niby takie gówno lożki, a zobaczcie. No i właśnie, to jest to. Dlatego by nam się przydał. Dlatego by nam się przydał event kowala. No ale co zrobić? To rozmontujemy, bo to i tak na wszystkie staty to tak samo. Tutaj coś na siłkę plus 12. Tu to mogę wygląd zmienić od razu. Zawsze to więcej kryształku. Tu też możemy wygląd zmienić. I tak, tu mamy na zrękę. Ja tu będę jeszcze przebierał te pachołki w razie czego. To możemy rozmontować. Tu mamy na zrękę plus 1 dla wojownika, minus 1. Dobra, jakaś brońka. To są w sumie z niskich leveli. To nie wiem. Na evencie miał być 10 rozmontowań więcej. Bez różnicy przy takiej ilości lochów? Niby tak, ale wiesz, no zawsze to trochę do przodu. O! O kurwica, ty. A mamy tu jeszcze jakąś rózgę w ogóle? Tutaj mamy 144, ale ona ma mniejszy rozrzut. Ty kurwa, to jest dobra broń. Dobra, wymienię jak najbardziej. Które to jest? To jest to. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak, tu sobie zamieniamy runkę, odzyskujemy klejnot. Od razu musimy zaczarować. W ten sposób. Te z tych smoków itp. To się skalują itemy, więc są z twojego levela. A to nie jest tak, że jak na przykład przeciwnik w strefie... A nie, w sumie nie, bo tak to działa w strefie światła. Bez kitu, masz rację. No, to prawda, to prawda. Dobra, czyli Mariuszek miał starą broń po prostu. I dalej, teraz tak, rękawice nam się nie przydadzą. No widzicie, no tutaj nawet pachołki są bardzo ładnie dopchane, jeżeli chodzi o itemy. Wszystko jest poprzebierane. Zobaczmy tu. Tu mamy plus 60. Oni tych broni nie mają powymienianych. To jest na wszystkie staty, to na razie niech będzie tu. Tu mamy jeszcze jakąś brońkę. Plus 56, rozrzut podobny. Dobra, wymieniam. W sumie to my też wbiliśmy trochę leveli, to też nie ma co się dziwić. To możemy od razu do kibla wrzucić. To nie ma... Ja pierdolę. No tego to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że mi może... w sensie wiedziałem, że może z tego być tarcza. Ale nie spodziewałem się, że mi może zakurwić gema. A to ci ciekawostka. Proszę bardzo. Dobra, nieważne. Może tu i tak musimy kluczyk wykopać. Może tu zaraz wykopiemy chociaż jakiegoś małego. Pomarańczowego. O, proszę bardzo. No nie jest to duża strata, ale jakaś tam jest. Ja pierdolę. Nie spodziewałem się takiej mechaniki, ale widzicie. Człowiek się uczy całe życie. Dobra, to jeszcze odkładam. Tu musimy w ogóle zamieniać.
Musimy, ale dobra, fajny pierścionek. Właśnie to też jest spoko, że my ich jeszcze trochę poprzebieramy w międzyczasie. Dlatego nie chciałem tych itemków ulepszać. Teraz mamy tak, coś dla zwiada, plus 55, ale ten rozrzucik, no ale lepszy niż teraz. To też podmieniam. Tu nie musimy zamieniać. To sobie zostawimy i brońkę woja sobie zostawimy, dobra. I teraz tak, jeszcze czary, chyba u tego i u tego. I okej, lecimy dalej. Strefa mroku. Po kolei. 482. Cianko Leszku, witam cię serdecznie. Opłaca się Farenix. Itemki, ulepszanie itemków razy 2 kosztuje cię tylko metal. O kurwa. Dobra, tego nie chciałem bić, ale mi przeskoczyło jak zamknąłem loch. Ej, ale ile my z niego dostaliśmy? My dostaliśmy tylko 165 milionów expa. Co jest? To akurat nie ma znaczenia, kiedy my go ubijemy. Zobaczcie. Z tego co pamiętam, na Magusiu dostaliśmy normalnie 330 milionów. A tutaj się to skapowało na 350 levelu. I dostaliśmy tyle, co z 350. Nie no, nie zbugowało się, to chyba właśnie tak ma być. Dlatego to odbicie lustrzane jest skapowane. To na Magusiu dostaliśmy za dużo. W takim razie. No dobra, no trudno. Zdarza się, lecimy dalej. Teraz tak, to mamy pozamykane. Hemoridorek. Dawaj, dawaj. 484, 12 leveli już wbite. Ja pierdolę. Dobra, Hemoridor, pierwsza część zamknięty. 485. Jezu, jak to idzie. Ja pierdolę. Ten zabójca to jakiś OP jest. Niesamowite. Jak liczą. O, już nie mamy miejsca. Dobra, chwila przerwy w takim razie. Tu coś na siłkę. W ogóle tak. Musimy powywalać te rzeczy, co są. Chociaż to nie ma znaczenia. Jak tak patrzy. Tu mamy coś dla Mariuszka. O, to możemy podmienić, pewnie, że tak. Tu mamy coś na zrękę. Plus 4. Czapeczkę to podmieniliśmy i tu mamy na wszystkie cechy. Tu coś na siłkę. Plus 11, to też nie ma sensu podmieniać. Dobra, no i co? No niestety, już muszę zacząć sprzedawać. Jest jak jest. Czyli tak, to sprzedajemy. Tu możemy podmienić jak najbardziej. Bardzo fajny buścik. Ręce na wszystkie staty. To posprzedajemy. To zostawimy. Tu znowu na zrękę. Ej, a mi to w ogóle nie daje jakoś więcej? Poczekaj, bo ja tu muszę znowu głupoty nie zrobić, Letox. Już jedną zrobiłem. W sensie nie spodziewałem się, że mi wpierdoli tego gema. Ale no, moja wina. Mogłem bardziej przemyśleć to. Plus 4. Tu mamy coś na siłkę, to wymieniałem. Buciki. Dla zwiada jakaś czapeczka, plus 5. Ale poczekajcie, bo my też sobie możemy posprawdzać. Ale tu u nas też są jakieś... No... My tu mamy w sumie legendarne, to dopiero teraz nam zaczyna dać na plus. Dobra, jebać to na razie. To wyrzucamy. Brońki sobie pozostawiamy. Niech to będzie tak, lecimy dalej. Nie no, ja sobie zdaję sprawę jak to wygląda na takim levelu. Ja już widzę, sianko profesor, ja już widzę po swoim Magusiu. Zresztą nagrywam wam jak nasz Maguś sobie radzi. Jakiego golda, dzika świnia? Nie rozumiem. Golda to niedużo właśnie. Dobra, teraz tu. A, i znowu nie ma miejsca. Kurwa mać, dobra. Nie ma co się zastanawiać nad tym. Wszystkie na wszystkie staty wypierdalam. Oprócz broni. Bronie są spoko do rozmontowywania. Ale jak mamy coś na wszystkie staty, to po prostu sprzedaję. Resztę sobie pozostawiamy, jeszcze potem pomyślę. Nic cię nie goni, no ja wiem, Letok, że mnie nic nie goni, ale wiesz. Jednak się człowiek podpala. Tą tarczę to też wypierdalam, bo mi się źle będzie kojarzyć. Niestety. Ten skarbiec mogłem pomyśleć, żeby mieć na maksa. No niby tylko 3 sloty, no ale... Zawsze byśmy mogli więcej przetrzymać.
Teraz tak, to możemy wyrzucić, to na wszystkie staty, to jeszcze powrzucamy i dobra, dalej. Kolejna część jest Terosu, 488. Który, ile to już leveli? 16 chyba, tak? Jak dobrze liczę. 16 leveli. Tu już pierwsza porażka, ale to nic. Tutaj już wzgardliwy Ramzej stawia jakiś opór, ale jeszcze nam padł. Teraz mamy Magusia, też nam padł. Kolejny Maguś. Holy shit, man. Dobra, jeszcze nam padł, okej. Ej, może domkniemy w sumie. Pamiętam, że ze Sterosem się męczyłem na Magusiu. Bardzo długo, w sensie z tym obrońcą głównie. I chyba z Niepalną też. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. Jak nie padnie, tak nie wiem, w 50-100 grzybów to odpuszczam, bo mówię, jeszcze będziemy te itemki ulepszać. Bo na razie nie ma co dociskać. Lecimy po prostu od dołu do góry, ale okej, jeszcze nam padło, ja pierdolę. No tak, w sumie ja zapominam, że zabójca do lochów to jest totalny koks. No i teraz Niepalna, Niepalna chyba też easy. Jeżeli nam uniki siądą, sianko ziomeczek, witam. O co chodzi kwikwakwo z tym stopowaniem golda, w sensie z trzymaniem golda? Bo nie zrozumiałem, powiem ci szczerze. Żadne kłopoty Najmana, spokojnie. Spóźniłem się, nic nie szkodzi, ziomeczek. Nadrobisz sobie na YouTubku najwyżej. Ja też się tu aż tak nie fokusuję na czacie, no bo rozumiecie, o co chodzi. Czemu nie do wiedźmy, bo nie kumam? Horpyn. Itemki ze strefy mroku nie mają wartości golda, więc nie wrzucę ich do wiedźmy. Choćbym bardzo chciał. Horpyn, ty masz przecież bardzo wysoki level, z tego co ja pamiętam. To nie wiedziałeś o tym? Dobra, 490. No i znowu problemy. Dobra, wiecie co? No wypierdalam to. My tu jeszcze tyle tych stref mroku zrobimy, że co chwilę będę musiał się cofać. To sobie chociaż tutaj zwolnię. Brońki pozostawiam, bo brońki są spoko. Ja już do szkoły nie zamierzam iść, tylko na zakończenie idę. No i zajebiście, słuchaj, tak trzeba żyć. Jak już ocenki wystawione, to po co tam chodzić? Dostałbyś dwa razy nic zamiast tylko raz. Bez kitu. Dwa razy zero równa się zero. 120 miliardów odłożone, to aż kusi pomnożyć o jakieś 100 razy. Nie no, kwikwa. Nie intuj, proszę cię. Trzeba było strefę światła zamknąć najpierw. Ale wiesz co? Jeżeli chodzi o strefę światła, to ja liczę, bo zobacz, są tutaj niektóre potworki, które mają 500 level, no nie? Na przykład powiedzmy, o, tutaj ta siedziba główna, tutaj, no tutaj trochę mniejsze. W każdym razie ja liczę, że mi może jakaś broń poleci, którą będę mógł ubrać na siebie i ją ulepszyć. Bo wiesz, ze strefy mroku nie będę mógł ulepszyć, no nie? Bo mi nie odda surowców. Dobra, pasek na wszystkie. Tu mamy, o, zobacz. Brońki mi już dają po 72, nie? To jest sporo. Ale no niestety, ze strefy mroku. Tu mamy co? Plus 15 to nie ma co. Jakaś inta jeszcze. Inta plus 31, możemy. Tylko musimy zamienić runkę. Plus 30 to już jest przyjemny. Buścik. Dobra, dalej. To na razie stop, to na razie stop. Ta szkoła magii. No, chociaż powiem wam tak. Już się tutaj jakieś problemy delikatne w tej strefie mroku pojawiają. Oczywiście jeszcze mamy dużo lochów. Ale już jacyś magusiowie niestety stawiają opór. Co by nie mówić. Ale no spokojnie, to jest w dalszym ciągu na itemkach razy 10. Lecimy dalej. Tornado kliknąłeś? Tak, tornado kliknąłem, no. Tornado na początku, od tego zacząłem. Dobra, tu na razie nie możemy. Lecimy po kolei póki co. To sobie zrobimy na luzie. 492. To nawet ładnie nam siada. Jak tak patrzę. 20 leveli? Bez kitu, 20.
Pamiętaj o karuzeli w osobnej zakładce? Tak, tak, spokojnie. Buzi, Sonic, buzi. Wszystko po kolei, no mówię, trzeba się tym delektować. No już i tak wjebaliśmy 20 leveli, nie? W ogóle jak to wyglądało na Magusiu? Ja to sobie będę musiał przypomnieć, jak będę robił takie podsumowanie, ala. Ale na Magusiu to chyba wyglądało tak, że zaczęliśmy klikać na 464 i wbiliśmy chyba 29 leveli finalnie, jakoś tak. No i na Magusiu miałem bardziej lochy dopchane niż tutaj. Także no na luzaku. Dobra, tu już coś nie idzie, lecimy tu, 493. No RTZ się pomyliło, no ojejku. Nie każdy jest dobry z matematyki, ja też nie jestem jakiś super. Witam cię, Aigeko, witam cię serdecznie. Dobra, Loki też problemy i teraz tu. Chociaż tutaj to my za dużo nie zrobimy, okej. Możemy jakieś itemki, no właśnie. Musimy zamieniać runkę, nie musimy nawet, więc super. Hełmik wymieniałem, to się nie przyda, to jest na wszystkie staty. Hełmik dla Barbara plus 26, to na razie oplujemy. To na wszystkie staty, to na wszystkie staty. Ile mi da w ogóle ta klata? Plus 18, no to nie jest jakiś... Nie, to nie są jakieś wybitne itemki na razie. Dokładnie tak, Aigeko. To jest długo zapowiadane klikando. Mariuszek, plus 16, na siłkę. To jeszcze na wszystkie staty. Tu plus 16. Platuwa plus 15, to już chyba sprawdzaliśmy, dobra. To na razie zostawimy, niech będzie tak, okej. Jeszcze posprawdzam, czy na pewno nic nie odjebałem głupiego. Runki są w porządku, czary są w porządku. Sianko bojami. To co? To na razie strefę mroku chyba opluwam. Teraz idziemy do karuzeli. No w karuzeli to się... Sianko, Municzku. W karuzeli to myślę, że na 100% się zatrzymamy na Case George'e. To w ogóle nie ma opcji. To jest niestety Maguś. Znowu pełen plecak. Powiem wam, że podoba mi się, jak to liczycie. O, tu nie musimy runki zamieniać, to możemy podmienić. Siłka to nie. Jakaś broń dla Magusia, zobaczmy. Plus 68 znowu. I fajniejszy rozrzut. No podmienimy, dlaczego by nie. Zrobimy sobie cyk. Janko. Łysy Gimper. Bicie Gimpera na streamie. Ej, ty się śmiesz. Kiedyś zrobiłem taki odcinek i coś tam dałem, że pokonaliśmy Gimpera i on zrobił w chuj duże wyświetlenia. Nie wiedziałem, że ludzie się jeszcze na takie rzeczy bejtują, ale... Ale tak z rok temu jeszcze się bejtowali. Dlaczego RTZ ciągle... No mówiłem ci już, Sebo. Może nie być za dobry z matmy. Albo mu się coś tam pomyliło, albo na przykład Malagi. Rozumiesz? To nas nie interesuje, to nas nie interesuje. Dobra, dalej. Gimper to już jest 9. Berek. Teraz mamy Ungę. No Ungę jeszcze klikniemy. Powinniśmy w zasadzie. Pamiętam, że na Ungę też był jakoś delikatny problem. Na Magusiu. Ale jednak tutaj jesteśmy zabójcą. Jak nam siądą uniki, to powinno. 494. Kurde, szybko to poszło, powiem wam szczerze. No ale jak w sumie większość loszków padło za darmo, no to nie ma co się dziwić. No padnie to czy nie padnie? No dawaj, dawaj. Dobra, nieważne na razie. Czyli tak, mamy jeszcze jakieś rękawice dla Mariusza, plus 15. Okej, okay, no i co ja teraz myślę zrobić? Myślę, żebyśmy poszli w strefę światła. Zobaczymy, co nam z tej strefy światła popada. Tu jednak troszkę tych lochów mamy. Na podobnym levelu, co nasza postać. Może jakaś broń, może jakieś itemki tutaj do zmiany. No i jak wyczyścimy strefę światła, to ulepszamy sobie u siebie ekwipunek. Myślę, że tak jakoś razy 16, bo mówię, będę chciał te surki zostawić na legendarny loch jeszcze. Wtedy może się zrobi razy 18. W sensie na itemki z legendarnego lochu. Ulepszamy razy 16. Pachołkom razy 2. No i będziemy lecieć według kalkulatora. Tak myślę.
No bo nie ma co już tutaj dopychać na hama, jak nam to nie pada. Cianko Dexon. Czyli tak, strefa światła. Ze strefy światła będzie można od razu epiki do tego dawać. Do wiedźmy. No, tylko że to jest niski level. To nas akurat nie interesuje. Nikt ci nie gratuluje na czacie gildyjnym. Jest ktoś może z gildii? Czy mogę pokazać czat, czy coś tam jest takiego, co... Co? O kurwa, my tu jeszcze mamy lochy, ty! Ja zapomniałem o tych lochach. Co jest? Dobra, podoba mi się to. Nie ma nic złego na czacie? No jak nikt mi nie gratuluje? Zobaczcie, zobaczcie. Tak powinna wyglądać każda zgrana ekipa. Vector to tu nawet 20 razy... A, Vector chyba za każdy level mi gratuluje w ogóle. No, to jest swój chłop. Dobra, lecimy dalej. Tu nam jeszcze jakieś statki powpadają za pozamykanie tych lochów. VIP him. Vector chyba nie ogląda. To nie mam jak go zwipować. Sianko Fernando. Masz jeszcze dwa itemy do kotła WQ? Kwiczasty nie. One się podświetlają. To jest zbugowane, dlatego że dzisiaj wiedźma normalnie by chciała pasy. Więc te itemki, które ona by dzisiaj normalnie chciała, się podświetlają. Nawet mimo to, że to jest, wiesz, ze strefy mroku. A tak naprawdę, no to nie mogę tego oddać. Okej, okay, sztućcowa głowa. Sianko Leander, witam cię. Dzięki za ten filmik z tipami, bo nauczyłem się, żeby zawsze mieć pełen level. Bardzo mi miło, Fernando. Cieszę się, że mogę pomóc. Wariacie. No tu nam brońka poleciała, ale niestety. W strefie światła jest to najgorsze, że nam itemy padają na... Jeżeli mamy level wyższy od przeciwnika, tak jakby, to itemy nam padają na level przeciwnika. A jak mamy niższy, no to na nasz, więc... Tu za dużo nam to nie da na tych levelach, no ale troszeczkę expa wpada. 496, jeszcze 4. Ale sporo ja miałem tej strefy światła odłożonej, myślałem, że mniej będzie. 25? No jak 25? 24. RTZ, teraz zaczęli zawyżać, wariacie. Dobra, dawaj, dawaj. Kolejne statystyki. Ciekaw jestem, ile w ogóle nam podstaw doszło. Musiałbym zobaczyć. Dobra, to jeszcze możemy sprzedać. Okej, okay, teraz mamy już wyższe lożki. Oj, mamy brońkę. O, i właśnie o to mi chodziło, zobaczcie. Nie wiem, na który... Ktoś pamięta, który ma level tutaj ten boss? W karczmie mrocznych sobowtórów? 500. No właśnie, i to jest to. Właśnie tego potrzebowałem. W sklepie sprzedałem zamiast w gabinecie. A, to mój błąd. Nie zauważyłem. Czyli właśnie, teraz możemy sobie to podmienić. Tylko żeby tu nie odjemać głupoty, ja się muszę, wiecie, skupić na tym, co chcę zrobić. Fajny w ogóle rozrzut. Odzysk klejnotu. Dobrze robię? Chyba dobrze. Jak odjebie, to odjebie, trudno. I teraz tak, chyba to trzeba na... Runa? A runę to tam... Runę się znajdzie, spoko. Tutaj mamy 60. To akurat najmniejszy problem. Dlatego zostawiam brońki zawsze, bo brońki są spoko do kowala i jeszcze wiecie. Mają 60. Jak się ma maksymalne runy, to już tak nie boli, ale dobra. To czarujemy. Bierzemy tak. Z wyższym rozrzutem się chyba dawało na prawą stronę, jak dobrze pamiętam. I możemy to już ulepszyć. Razy 14 na razie. I teraz razy 15. Dobra, git. Razy 15 poulepszamy ten ekwipunek. Nie ma co bardziej. Dobrze, czyli jeszcze jednej brońki byśmy potrzebowali. Kurwa, ale on ma 400 level tylko. Zwraca surki letok, zwraca, no. Jezu, no. Tak blisko. Ale trudno.
Szkoda, że z wyższego nie poleciało. Teraz tak, hemoridorek. Pyk. No i tu. Tu już mamy końcóweczki. I tu jeszcze ten lock w sumie. Dobra. Daj brońkę, proszę. No. To mi się podoba. O, proszę bardzo. Jaki ładny rozrzucik. Dzięki. Tutaj już zamienimy runę, żeby znowu nie odjebać. Dobra. To też na razie razy 14, żeby się nie zbugowało. I teraz pyk, razy 15. Cyk, dobra. No i pięknie. No i brońki wymienione. I wyższy rozrzut na prawą stronę. Nie wiem w ogóle, czy to coś daje, ale tak słyszałem, że na zabójcy się powinno rozrzut większy na po prawej stronie wkładać. Niech będzie. Dobra, cyk, kolejny loszek. I tu mamy plus 24, to już wolę do kotła, to nie da jakiegoś dużego boosta. Teraz tak, tutaj jakiś paseczek, 498. Cyk, kolejne osiągnięcie. Do kociołka, tutaj mamy plus 22, to też do kotła. No i okej, okay, ten loszek, który nam się na 400... Kurwa, ja tam naprawdę przegrałem z pierwszym tym? Ej, co jest, my tu przegrywamy. Ej, to my już tym wbijamy 500 chyba. Holy shit, man. Kurwa, myślałem, że to będzie cięższe. Dobra. To jest ten moment. Ten moment. Nie skipujmy tego. Nie skipujmy tego. Chyba, że... przepierdolę. Zobaczmy. Mamy to. Mamy 500 level. Pierwszy 500 level na S40. Jaki spam. Dziękuję pięknie za GZ. Aż miło mi się zrobiło. Oczywiście to jeszcze nie koniec. No ale... cel zrobiony. Cel zrealizowany. Siedzi 500. I mamy osiągnięcie. Mamy to. Pierwszy 500. No i teraz mamy od razu kolejny loszek, no nie? Gdzie on był? On był w strefie mroku chyba, to jest ten. Ten też robimy z bomby. Zabójca gituwa mak bez kitu. Dzięki pięknie za GZ wszystkim oczywiście. No jest to fajne osiągnięcie. Jest to coś, do czego dążyłem. Niekoniecznie, żeby wbić jako pierwszy 500, bo nie wiedziałem, jak tu inni mają. Ale nie, no nie będę do opisu dawał. To nie, albo może dam, ale to później. Ale no, żeby wbić 500 po prostu po stopowaniu. Czat gildyjny? No jest GZ, jest. Od wariatów. Jezu, jaki tu spam w ogóle. I tutaj z mojej strony i z innych. O, a tu w ogóle się wiadomości podwójnie wysyłają. A to fajnie, to podwójne GZ też leci. Git, git. Będzie na miniaturkę. Żartuję oczywiście. Podwójny 500? A no tak, bez kitu. Dobra, trochę golda nam jeszcze poleciało. Dajemy w tą z rękę. Teraz ja w ogóle jak skończę już, w sensie no jak kliknę te lochy, to muszę tu HP zacząć lecieć. Zobaczcie, jaki ja mam rozkład. 20 prawie 7 koła z ręki w podstawie, tylko 8 koła HP. Bardzo ładnie ten overlay wygląda, dziękuję ci bardzo. Dobra, zostawimy tak ze 100 milionów, żeby było. Dokończymy tą strefę światła. Sianko, Jupiczek. Bo to nam powinno siąść. Dokładnie.
114 ludzi na streamie? Holy shit, man! Zaczynam się! Co to jest w ogóle za itemek na wszystkie staty? Dobra. No i co? Strefa światła zamknięta. Kolejna rzecz zaptaszkowana. Prawie 501 level. Zostaje nam karuzela z idolami i strefa mroku. Ulepszamy itemki teraz. Brońki dostałem. Więc w sumie to, co chciałem dostać, to dostałem. Żeby tutaj jeszcze się zbustował. Zbustował nasz zabójca. Ulepszymy, tak jak mówię, razy 15. Mocniej sobie poulepszamy. Zobaczę, ile mi tu w ogóle surek zostanie. Tylko ja muszę każdy ten itemek kontrolować, bo mówię, to ulepszanie się buguje. Nieraz to się w cały świat ulepsza. Tak, tak, Jupiczek, dokładnie. Dzisiaj jest klikanko lochów po stopowaniu 16-miesięcznym tutaj. Na 40. Właśnie, Munik, myślę, że będę robił tak, że będę się trzymał około 5 koła z ręki przewagi nad HP. Czyli na przykład 30 koła z ręki, 25 koła HP. Coś w tym stylu. I zobaczę, jak to będzie oddawać. Teraz no na pewno muszę to HP podbić. No bo mówię, specjalnie leciałem główną statę, żeby to klikanie lochów było lepsze. Bo jednak więcej głównej staty, jak klikasz lochy, jest lepsze. Ale no teraz tego HP nam się więcej przyda. Okej, tutaj razy 15 jeszcze. Wszystko jest, wszystko jest. No zostało nam jeszcze 4,4 miliona kryształu. Także myślę, Szymuś, odpowiadając na twoje pytanie, że razy 18 nam siądzie na luzaku. A na razie razy 15, żeby tak o, żeby było. A, i jeszcze pachołkom. Razy 2. Dobrze, itemki ulepszone. Odpalamy SF Toolsa i klikamy dalej. Loszek nowy kliknij. W sumie tak. W sumie zanim sprawdzimy te procenty, to jeszcze można tego nowego locha wyczyścić od razu. Dokładnie. Pyk, pyk. I lecimy, bo to też pada za darmo. 501. No way. Tutaj to w sumie jeszcze, ile nam już daje na przykład broń dla zwiada? Plus 58, no sporo, ale to jest na wszystkie staty. No, ale to możemy wymienić. Mogłem w sumie, zanim to ulepszyłem, to jeszcze to kliknąć, no ale niestety. Nie jest to gigantyczny błąd. Zdarzało mi się popełniać większy. Kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. Dobra. W sumie ja i tak tutaj tylko metal tracę, a tego metalu to mamy od chuja, więc... Nie ma co się napinać. W late game, jak będziesz staty rozkładał na zabójcy 2 do 1? Nie, Hokage. Tak jak mówiłem wcześniej, planuję rozkładać około 5000 więcej podstaw zręczności nad HP, coś takiego. Czyli mówię, 30 koła z ręki, 25 HP. Potem 35 koła z ręki, 30 koła HP. Coś takiego będę chciał iść. No tu też dużo zależy od topki, nie? No ta topka taka w sumie wymieszana. No mamy niby Antiopę, która się posługuje zręcznością, więc na niego więcej z ręki odda. Ale mamy też tutaj jakiś berków, paladynów. Tutaj Rafix też maguś. No zobaczymy. Czy jak masz 500 plus level, to grasz dalej, czy usuwasz postać? Wiktor, mam nadzieję, że nie zadajesz tego pytania na poważnie. Myślisz, że że po to nie klikałem tutaj lochów 16 miesięcy, żeby usunąć teraz tą postać? Wariacie. Szanujmy się. 30 leveli już, no, 502. Lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Tu niestety na wszystkie staty to można opluć. Jeszcze tutaj dwa. O, tu już jakaś przegrana delikatna. Dobra, cyk, okej. Coś na zrękę, zobaczmy. Kolejne osiągnięcie. Plus 30, ale no to nie, to my już to wymienimy na legendarnym lożku. Tutaj mamy dla Kunegundy plus 28. Dobra, to wywalę, to zostawię, niech sobie leży. Będziemy teraz przez najbliższy tydzień rozmontowywać te itemy, co dzisiaj żeśmy zdobyli z tych lożków. I okej, teraz można zrobić skanika i sprawdzić. Ej kurde, na Ungę mamy tylko 0,23%. A my tego Ungę pokonaliśmy na Magusiu, pamiętam. Ale dobra, lecimy od góry.
Cyklop Polifem. 27% prawie. Jaki my level obstawialiśmy? Tak 504, 505 chyba, nie? Coś takiego. Zobaczymy, czy się uda. Można wywalić. Okej, na Diabolores mamy 14%. To jest to. Ta szkoła nam jeszcze powinna popadać, tak myślę. Jaki jest najwyższy level na, poza tobą na serwerze? 492 chyba w tym momencie. Tutaj to powinno też paść, bo to jest woj. To nawet nie patrzę na procenty. Chyba, tak mi się wydaje. Ale kurwa, no my jesteśmy klasą, co robi uniki, jeszcze boostujemy Kunegundę. Te wojowniki to nie powinny być jakimś dużym problemem. Tak samo jacyś tam zwiadowcy. 503,5 ty, Wolter, obstawiałeś? No zobaczymy. No teraz już się zaczynają powoli schody, ale mamy tutaj jeszcze. Na miasto Intryg mamy prawie 8%, a niepadna nam padnie. Na tego obłudnego oszusta 2,5. No, dokładnie. Teraz Maguś, to już go na razie nie ruszam. Loki, na Lokiego mamy 0,12, no to jego to nie zrobię. Dobra, teraz niepalna. Wyczyścimy sobie już ten Esteros. Zawsze jakieś tam dodatkowe statystyczki z osiągnięcia. No i Jupik, nie wiem, czy jeszcze jesteś na streamku, ale dopiero teraz się zaczyna wydawanie grzybów na lochy, tak na dobrą sprawę. Dopiero teraz się problemy pojawiają. Do tej pory było git. Dobra, zrobimy tak. Co tu następne? Niepalna nam siadła, elegancko. Obłudny oszust, 2,57. Lustrzane odbicie pokonałem misklikiem, Brisinger. Chciałem lustrzanym odbiciem dobić 500, ale niestety przeskoczyły mi lochy i pokonałem misklikiem. Obłudny oszust, dobra, to jest ten. 2,5%, no nie za dużo, ale dobra. Próbujemy. Co te osiągnięcia dają? Każde osiągnięcie to jest plus 5 wszystkich statystyk. Alti. Dobra. Ej, 2,5% nawet szybko. Padło. Wszystko na wszystkie cechy nam leci niestety. Tego kowala to chyba jebniemy też. Dokładnie, to był raczej taki czereśniak. Że tak powiem. Plus 10 tylko, wywalamy. Dobra, Wiedźma Maguś niestety. To tu kolejny? Artysta z siedziby głównej. Na niego mamy 1,30. Tak, tak, nie no, tych magusiów to ja już tu na 100% nie ubiję. Ale wydaje mi się, że ten hemorider powinienem dalej popchnąć. Tak mi się, tak myślę. Bo my tu dopiero jesteśmy na trzecim. Ale w sumie my też nie mamy jakichś gigamocnych statystyk, no. Jednak wiecie, przez to, że szliśmy tak długo w expa, typowo pod expa, to my tutaj nie jesteśmy na tym levelu tacy mocni. My dopiero teraz zaczniemy sobie te statystyki nadrabiać i farmić tak jakby. Karuzela? Na karuzelę mam 0,23. Na Ungę w sensie. Ale zaraz go popróbujemy, na spokojnie. Na razie lecę od góry do dołu. Jeszcze na tego węża ustnego właśnie w tym hemoridorze mam 0,90. Jakby nam padł ten artysta. Kurwa, no tutaj te... No właśnie. Miałem mówić, że tutaj jak uniki siądą, to raczej pada. No i zobaczcie, i teraz mamy kolejnego maga. Czyli tak, ten mag nie padnie. Cerber to my na nim stoimy na magu. Raczej też nie padnie. Loki 0,12. Tu magowie. No kurwa, coraz gorzej. Ale dobra, teraz wężoustny. 0,88. To jeszcze powinno siąść. No jak dobić ten 505, to ja bym był zadowolony. Ale 504 już jest. Czyli w sumie SF Tools się zgadzał. SF Tools tam mówił, że ile wbijemy? 31,5 levela, ja mówiłem. Czyli to by był 503,5 chyba, tak? Nie wiem, czy moja matematyka jest dobra, ale rozumiecie, o co chodzi.
Plus 34, możemy podmienić. Liczy to całkiem nieźle. Dobra, to możemy podmienić, nie musimy runki zamieniać. W ogóle nie oglądam lochów. Ale chyba no takie lochy, które i tak one-shotowaliśmy, to nie było nic ciekawego do oglądania. Teraz sobie dopiero zaczniemy oglądać, jak... Jak już wiecie. Jak już jakiś opór będą stawiać. Dobra, tu mamy wszystko git. Okej, kolejny skanik. O kurwa. Samowar blady, 25%. Holy shit, man. No mówiłem, że tą górę popiołów jeszcze popchniemy trochę. Dobra. Na Marwa mamy 2,5. Kurwa, co jest? Dobra, dawaj mi to. To jest wojownik. Czy jego nie ubijemy czasem? Wydaje mi się, że ubijemy. Tak ze 100 grzybków na niego. Jak nie padnie, to lecimy według procentów. No dokładnie, mówiłem. Ej, to ten 505 będzie jednak. Dobra, to sprzedajemy. I kolejny woj, ale dobra, to już sprawdzimy procenty. Na Marwa w ogóle myślałem, że nie damy rady go ubić. A tu się okazało, że 2,5% ponad. Dobra, bestyjka Bella 1,83, czyli ją jeszcze raczej ubijemy. Na Ungę mamy 0,22. Na Lokiego 0,10, na Cerbera 0,04 i w Redma Wiedźma Not Possible. Czyli wszystko wskazuje na to, że Ungę to będzie nasz ostatni target, który będziemy próbować ubić. Chociaż 0,22 to nie są jakieś wybitne procenty, no ale spróbujemy tam poklikać troszkę. Cianko Nevas, witam cię serdecznie. Ale no to już będzie taki finalny boss, że tak powiem. Jak już wyczyścimy resztę, którą możemy wyczyścić. Dobra, siedzi, kolejny. Kolejny, zobaczcie jak mało nam lochów zostało w ogóle. 5 lożków tylko. Wszystko pozamykane. Dobra, znowu jakiś woj. W sensie no, na wszystkie staty. Pokaż walki, ale które walki? W sumie te ostatnie, chociaż no z tym Marwem mogę wam pokazać, bo to jest maguś. Tu wszystkich one-shotuje, ale wszyscy dali kryta. I my dwa kryty. Nie mógł nas zaatakować, bo nas też one-shotował. Z tym pogromcą to trochę walka będzie trwała. Barbar za wiele nie zrobił, Mariusz też. No, proszę bardzo. Kunegunda pół HP zbiła. A my resztę. Właśnie to jest to, no Kunegunda na tych klasach na zręczność tej strefy mroku to jest broken. Dobra, co dalej? Teraz mamy tego, to jest maguś również. Możemy przyspieszyć. Barbar sporo zrobił. Kunegunda też. No i my tylko dobiliśmy. I co, jeszcze wężoustny był taki cięższy chyba. Zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele. Maguś jakiś tam krytyk. O kurwa, ty. Tutaj Kunegunda prawie nic nie zrobiła. Dobra. Pięknie. No, tego, tych wcześniejszych to już chyba nie ma co, ale teraz już będziemy oglądać. Możemy się tak umówić. Teraz już te walki takie ciekawsze się robią. Dobrze, czyli tak, tego ubiliśmy, to jeszcze ta bestyjka. Bestyjka powinna być easy. I bestyjką wbijemy 505 level. Niestety 8 w tej szkole magii to jest też mag, no ale... Jest jak jest. Chociaż on chyba nie był taki ciężki. Może jakieś tam procenty na niego będą delikatne. Dobra, oj, mamy jakąś brońkę. 505. Ja pierdolę. Okrągły. To już mogę nie wbijać więcej. Bo na 506 jak skończymy, to nie będzie tak ładnie wyglądać. A 510 to już nie dobijemy. Dobra, tu już mi dają plus 18. No i tu bardzo fajna brońka. Nie musimy zamieniać. Cyk. Cyk. Razy dwa i ulepszonko. Dziękuję ci pięknie. O, Przeks, to jest twoja pierwsza wiadomość na tym czacie.
i napisałeś gratki. Dzięki ci pięknie, mój liderze. To dzięki Przeksowi. Mówiłem zresztą na początku, że to ty mi podpowiedziałeś z ulepszaniem itemków. Gdyby nie Przeks, to nie byłoby go, nie byłoby tego levela. Mój mentor. Pomocnik neutrala tak zwany. Kiedyś był pomocnik Boruciaka, teraz jest pomocnik neutrala. Kto ma wiedzieć, o czym mówię, ten wie. Nasze procenty na lochy już nie są takie familii, że tutaj tak płynnie przejdziemy. Nie umarła armia 0,40. Na Ungę 0,24. Loki 0,17. Lucjusz 0,15. Cerber 0,02. Wredna wiedźma not possible. Czyli tak. Klikamy tego. Co prawda miałem nie klikać takich procentów między 0,10 a 0,20. Ale kurwa, może. Może jeszcze coś tutaj dokręcić. Czemu nie? W sumie streamek dopiero godzinkę ponad trwa. O, proszę bardzo. Jak nam tak to będzie padać, to czemu by jeszcze nie poklikać lekutko? Plus 11, dobra, wyrzucam. Szelan Tula. To jest zwiat. Chociaż dobra, w ciemno nie klikam, bo się okaże, że mamy 0,05 na to. Czyli co? Jednak Ungę. Na Ungę nam strasznie procenty wskoczyły. W sensie podskoczyły względem innych. Dobra, no Ungę musi paść. No kurwa... Nie ma chuja. Że to nie padnie. Skoro chociaż no Maguś był magiem, nie? Kurwa, w ogóle jaka przekminka. Maguś był magiem, no nie da się ukryć. No i tam oczywiście Ungę nie mógł unikać. Więc tam nam to padło. No ale tutaj znowu my możemy też unikać. Kunegunda może. No jakaś gigafartowna próba i może by to siadło. Dosłownie wbiłem i wpadła druga broń, ta niebieska. Tak, właśnie ja tam jeszcze powiedziałem chyba, że proszę o broń i nam kurwa broń wypadła. Dzięki temu nie musieliśmy tam się martwić, tylko poprzebierałem te brońki. I co najlepsze, obie z fajnym rozrzutem. Także no akurat szczęście. Troszkę to też pomogło. No dawaj, proszę cię. Mądrego to miło posłuchać. Coś dopniesz PLD na pewno? Tak, po legendarnym loszku jeszcze tutaj się pobawimy na pewno. Też same itemki będą o wiele bardziej ulepszone. Ale wiecie, żeby taką postawić taką kropkę na D, no 0,24% to nie są małe procenty. Więc... No fajnie by było jeszcze to ubić. Pamiętamy, że na Magusiu lałem jakieś lochy, które miały tam po 0,10% i nam to padało w miarę szybko. Co prawda był tam chyba jeden loch, na którego wydaliśmy z 1000 grzyba, żeby padł. Ale no, skoro na Magusiu tak to wyglądało, to może tutaj. Cosik podziałamy jeszcze. Też to nie są zbyt duże procenty? No nie, wiadomo. No powiem tak, i tak już tutaj wbiłem taki level, jak zakładałem. Mówiłem, że jakiś 504, 505, wpadł nam 505. Teraz to już jest takie tylko dopychanko. No ale ładnie nam to poszło. 33 levele finalnie ze stopowania. Myślę, że jest to całkiem... O, proszę bardzo, jeszcze osiągnięcie. Myślę, że jest to całkiem niezły wynik. Buciki dla zwiada, plus 30, jak to wygląda u nas? Plus 30 również. No za mało to daje, żeby przebierać. Tu jeszcze pancerz na minus. Chyba jebać. Nie oglądaliśmy bestyjki, dobra. To zaczniemy od tego. No barbar to chuja robi. Przynajmniej na razie. Tutaj zwiadek zajebisty kryty. W sumie ten zabójca na tych magów nie jest zły przez te dwa ataki. Wiadomo, że to nie jest to samo, co tam jakieś, powiedzmy, nie wiem, Magna Maga chociażby. Ale nie jest to takie złe wcale. Dobra, tu skipnę. Barbar za dużo nie zrobił. Maguś tak samo. 1 250 000 000 około. Okej, okay. Kunegunda jakieś 200 milionów zbiła. No to my tutaj ponad 1 000 000 000 HP solo. Ja pierdolę, jaki potężny Venom. Nie wierzę w to. Dobra, cyk.
I na koniec Ungę. No Ungę tu... O kurwa! Mariusz co tutaj jaką bułę sprzedał? Jebaniec. No i elegancko. Ale w sumie to co Szymuś napisał, żebym jeszcze w bitwach gildyjnych takie uniki dawał jak w tych lochach, to... To by było dobrze. Kurwa! Pokazuje mi, że na Case Jora mam 0,23%. Co jest? Ja nie wiem, czy to dobrze liczy na pewno. Ale mówiłem, no na tych magów to naprawdę nie wygląda tak źle. Ale najpierw Szelantula. Najpierw Szelantula, bo na Szelantule mamy 0,28. Będziemy tu po kolei dawać. Nie no, klikamy, oczywiście, że tak. 0,23 to prawie jak za darmo. Ile jeszcze tu muszę lochów ubić do kolejnego levela? 3. Boisz się odpowiedzialności bycia finisherem, a pewnie i tak by nie doszło ani do ciebie, ani do Zerefa w ataku. No, w sumie tak. Ostatnio to my tam mieliśmy chyba 6 osób zapasu, jak nas atakowali. Ale wiesz, jakby RNG nie siadło, to jednak by ta presja się pojawiła niestety. To liczy w taki sposób, że jeżeli miałbyś przewalić 20 koła grzyba, to istnieje 0,23 na pokonanie. Sedno. Nie musisz mi tego mówić. Ja doskonale wiem, jak ten kalkulator liczy. Proszę bardzo. Teraz miałem 0,28% na to, że jak wydam 20 koła grzyba, to ubiję Szelantulę. I co? Wydałem ze 100 i padło. Kurwa, ta ikonka paladyna w tych lochach to się nie mieści nawet. Ja już tyle tutaj lochów nie klikałem, że nie wiedziałem, jak to wygląda nawet. Dobra, dalej. Obejrzymy to sobie. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś w sumie też nie. No, Kunegunda trochę zbiła, ale... No, ta Kunegunda aż tyle nie robi, tak TBH. W sensie inaczej, w tych walkach co wygrywamy. Bo ogólnie to robi dużo, wiadomo. Dobra, kolejny loszek nam padł. Lecimy dalej. Teraz mamy... Ten Venom to wszystko solo robi. Kurwa, jak Case Jora my tu zrobimy, to ja nie wiem. Case Jor 0,23. No klikamy, no kurczę. Nie ma opcji. W sumie wiecie, no... Ci magowie mają strasznie mało HP w tej karuzeli. To może jakby faktycznie wszystkim siadł kryt z dużego rozrzutu i my byśmy dwa hity krytyczne zajebali też z dużego, to może jest jakaś szansa na ubicie. No przyda się, zawsze to naklejka do klasera, no nie? Czy będziesz oglądał dzisiaj naszych? Chyba nie. W ogóle to jest chyba towarzyski, Wolter, tak? Ten meczek dzisiaj. Ja towarzyskich za bardzo nie oglądam, bo to taka padaka. Zresztą... Oglądając polską piłkę, to generalnie jest padaka. Ale no jak o coś grają, to się tam nieraz obejrzy. Ale chyba nie, zobaczę. Kurwa, no tyle bliskich prób. Proszę cię. Tam dosłownie brakuje tak oć... Mamy to. Ja pierdolę, co jest? Wy pamiętacie, ile my się z tym Case Jorem męczyliśmy na magu? Ja chyba po stopowaniu lochów to jeszcze, nie wiem, z 2 miesiące go nie mogłem ubić. No o co tu chodzi? Pierdolony jest ten zabójca. No. Ale gdybym nie zmienił broni, to raczej bym go nie ubił. Tak mi się wydaje. Bo tu jednak ten górny dużo zrobił, górny kryt. Okej, dalej. Loki 0,16, Lucjusz 0,15, Cerber 0,04. A sprawdźmy jeszcze kolejną karuzelę. Kurwa mać! Władca dziewiątek 0,39. Ja pierdolę. Ten zabójca jest pojemany.
Nie możemy się tutaj zatrzymać. Pikujcie zabójcę. Teraz całe top 30 na EU5 to zabójcy muszą być koniecznie. Nie no, tak walka z magami w karuzeli, tak to wygląda. Bo oni mają bardzo mało HP, ale też wszystkich one-shotują po kolei. Także tam po prostu, tak jak mówiłem, kryty z górnego rozrzutu od każdego i to siada. A kto jest w ogóle po nim? Po nim jest jakiś woj. To jest chyba paszcza Taurona, ale ten wojownik to... To raczej już nie w naszym zasięgu dzisiaj. No, paszcza Taurona ciężka. Ale dobra, no, na Lokiego 0.17. Więc może jeszcze byśmy Lokiego jakoś machnęli. Pod Lokiego jakbyśmy się... Kurwa, ty. Przecież Loki tu ma odporność na zimno. Czyli jakbyśmy u siebie zamienili. Tylko nie wiem, czy mamy na co. Tu mamy troszkę broniek. Błyskawice, zobaczcie. Tu mamy ogień, tu mamy błyskawice, tu mamy ogień. Kurwa. Jakbyśmy w brońce zamienili, to już nawet zrobimy teraz. Zamień runy. Błyskawice. No, zawsze to może delikatnie pomoże. Cosik się tu jeszcze wykręci. Najpierw mamy 0.15 swoją drogą. Czyli kolejnego w karuzeli. Dobra, kurwa. Zeruje się tu z grzybów. Co dociśniem, to dociśniem. Nie ma opierdalania. A ile masz? No jeszcze 4 koła. Troszkę odłożyłem na to klikanie. Ale szybko dość padają te niskie procenty. Ile tu schodzi? Pod 100-200 grzybów i to pada zazwyczaj. Chociaż w sumie takiego poniżej 0.20 jeszcze nie klikałem. Zobaczymy na Lokim. Chciałbym, żeby wszystkie lochy, które mi zostaną, żeby mieć na nie poniżej 0.10. Wtedy bym był ukontentowany. Ale póki co poniżej 0.10 to jest tylko Cerber i Wiedźma. Kurwa, no znowu taka bliska próba. Proszę cię. 506 level chciałbym dobić. To już będzie 34 dzisiaj. Może zmiana przeciwnika za chwilę? Dobra, 80 prób ostatnich na niego. Jak nam nie siada, to idziemy do Lokiego. W sumie jeszcze zanim pójdziemy do Lokiego, to sobie sprawdzę procenty, czy ta wymiana runki jednej coś dała. Bo w sumie większość miała dobre runy na niego, tylko my nie mieliśmy tej jednej. A, teraz na Lokiego mamy 0.14. Czyli po zmianie runy jeszcze nam spadły procenty. No słuchaj, no. Tak się zdarza, nie? Teraz w ogóle mi pokazuje, że Lucjusz 0.16. I teraz nawet nie wiem... Oprócz tego, na Władce mamy 0.40. Na Władce nam się w ogóle 9 podniosło. I teraz nie wiem, czy klikać Lucjusza, czy klikać Lokiego. Wybierzcie sobie, bo dla mnie to jest jeden chuj. Widzę, że większość za Lokim. Dobra, to lecimy Lokiego. No na Lokiego wcześniej były większe, także... Loki nie ma tak dużo HP znowu. Jakby tutaj te uniczki posiadały, to może cosik. Dobra, to teraz zrobimy tak jak na Magusiu. 100 grzyba Loki, 100 grzyba Władca i będziemy tak zamieniać. Dopóki... Jak Lokiego walniesz, to 1-2 kolejne powinny paść. Ej, bez kitu, bo tu są chyba berki. A te berki są dość proste. Kurwanska, Delfik. Żeś mnie teraz zmotywował, powiem ci szczerze. Dawaj mi to. Ale no... Nie no, 0.40 to musi paść, bo to... Kurwa no wstyd. Szymuś, weź no tam jakoś, nie wiem. Osłab na chwilę paladynów na S40. O, dzięki Szymuś! Ja pierdolę, ale że tak szybko? Fox jesteś. No, i elegancko. Dobra, jest jakiś... Mogłeś od razu prosić? O, paseczek całkiem sympatyczny. I nie musimy zamieniać runki.
Dobra, 34 level wbity. Sprawdźmy to. Barbar nie za wiele, Maguś, no coś tam dziabnął, ale nie za wiele też. O kurwa, ty. To tu się odjebało. My na 8 milionach zrobiliśmy prawie miliard HP? O kurwa, nie tak, sorry. Nawet więcej, 1 200 000 000 HP na 8 milionach. Kurwa mać. No to była ta próba, której właśnie szukaliśmy. Nie no, ja mówiłem, że zabójca OP. Dobra, sprawdźmy jeszcze, ile mamy na tą paszczę Taurona. Paszcza Taurona 005, czyli okej. Czyli góra popiołów już jest tak jakby z głowy. Tego już na pewno nie zrobimy, tego też, Cerbera też, czyli zostają nam tylko i wyłącznie te dwa lochy. Dobra. A nie, jeszcze... A nie, dobrze, na Lokiego mamy 0,18 teraz. Jeszcze Karuzela, 0,13, bez kitu, zapomniałem o Karuzeli. Najpierw jest 0,13. A poczekajcie, po Lucjuszu jest kto? Przyjemniasz to czątęczniątko, to jest zwiadowca. Ale też go raczej nie ubijemy tak z bomby. Czemu Ludzka nie klikałeś? No bo na Lokiego miałem wyższe procenty delikatnie, plus jak ubijemy Lokiego, to tego Ymira też ubijemy, no nie? Ale Loki tak, Loki w strefie mroku jest giga mocny. Jego nie będzie tak łatwo już ubić. Ale próbujemy, kurwa, no co? To są teraz nasze najwyższe procenty ze wszystkich lochów, jakie mamy. 0,18 Loki, 0,13 Ipierre, 0,12 Lucjusz. No i potem jeszcze jest tarcza, kurwa. Ta paszcza 005. O kurwa. Powiem wam tak. Jak zrobię IPR-em, to na Mandzia mam 1,60, na Boruciaka 0,50, na Fifko 1,35 i dopiero na Sozę na Magu mam 0,05. Kurwa, ja tą karuzelę bardziej zrobię niż na Magu, jakby to siadło. Chuj, no to karuzela. Karuzela, no nie ma opcji. Ile on ma HP? 800 milionów, tylko on nakurwia bardzo mocno. On ma 408 koła z ręki. Dobra, to teraz full focus karuzela. Tylko i wyłącznie. Za fajne tu mamy procenty, żeby tego nie klikać. To jest trochę taki hazard, powiem wam szczerze. Człowiek się łudzi, że mu padnie, a potem się kończy na tym, że wydaje... O kurwa. Dobra. Zobaczmy tą walkę. Ale ten symulator zbugowany jest jakiś. Co to kurwa, niby 0,16%, a my na full HP go robimy. Nie no, zbugowane, bez kitu. Dobra, czyli na Mandzia ile było? 1,40, jak dobrze pamiętam. Czy coś koło tego. Ty no, są takie close próby. Okej. Sprawdźmy. Kurwa, jak ten Mandzio na dupca w ogóle.
No tu Kunegunda trochę porobiła. Nie wiem, powiem wam tak, uniki to jest najbardziej skurwiała mechanika tej gry. To jest najbardziej pizdowate i jednocześnie najbardziej broken, co może być. To jest mój oficjalny statement na ten temat. Naprawdę, to jest aż chore czasem. Dobra, na Boruciaka było... Kurwa. Chuj z tym, ile było. Ważne, że pada. Holy shit, man. Co tu się odkurwia? No, oficjalnie w tym momencie na zabójcy, który jest 3 miesiące młodszy od naszego Magusia, jesteśmy dalej w karuzeli z idolami. Tu jak widzimy stoimy na Boruciaku. No a na zabójcy już jesteśmy dalej. No i na tego mamy dużo procent, jak się nie mylę. To jest w ogóle berek, to też nic trudnego chyba. Witam cię, szczurek. O co ci chodzi? Co ci nie pasuje znowu? Ej, no na tego Fifko mieliśmy chyba największe procenty z tej trójki, a najbardziej się z tym męczymy. Ile na niego było? 1,35, okej. No to... Trochę mniej niż na tego. Trochę mniej niż na Mandzia. Potem mamy na Soze 007. No to jego już nie zrobimy. Zebo 0,34. No i potem kolejny Mag 18, Dalukart 003. No... To już nie ma opcji. Ale dobrze. Padło to nam naprawdę bardzo szybko. Ile procent było na Boruciaka? Na Boruciaka 0,45. Nie zamknę dziś na... O, dobra. Nawet jakbym jakimś cudem doszedł do Dorzera, to na Dorzera mamy not possible. Dobra, czyli co? Znowu jeden loszek i kolejny level. Ja pierdolę. Co nam tu poleciało? Znowu na wszystkie staty. Obejrzmy sobie Fifko. No i zostaje nam Loki i Lucjusz. Zostają nam te dwa lochy, które mają ponad 0,10%. No cóż, no. Nie mogą nas drasnąć w tej karuzeli coś. Nie wiem, czy się coś nie zbugowało przypadkiem. Lucjusz 0,18, Loki 0,17. Dobra, dawaj mi to. Dawaj tego Lucjusza. No już jak taka dobra passa wpadła, to musi paść, no nie ma opcji. Czyli poczekajcie, zabijam teraz Lucjusza, wbijam 507, przyjemniaczą tęczniątko 0,24%. No to powiedzmy i potem, no to nawet jakbym zrobił wszystkie lochy, które ewentualnie mogę zrobić, to i tak już 508 nie wbije. Raczej. Bo by nam zostały 3 lochy, to jest 900 milionów expa. Tutaj nam brakuje ile? Tu nam brakuje niewiele w sumie. Dobra, chuj. Jak wbijemy 507, to się będziemy zastanawiać. To samo mówiłeś o 507? Tak, ale teraz sobie sprawdziłem po prostu, jak wyglądają szanse na kolejnych przeciwników, no nie? Jakie szanse? Na Lucjusza 0,18 mi teraz pokazuje, a na Lokiego 0,17. Generalnie bardzo podobne. Na jedno i na drugie. Dlatego tak po 100 grzybków się staram przeznaczać na jedno i potem 100 na drugie i tak zmieniać. A nuż w końcu coś padnie. O,
Dziękuję. Mamy to. 507. Który to już level? 35. 35 leveli. Ja pierdolę. Co jest? I znowu na wszystkie staty niestety. Dobra, sprawdźmy to sobie. A na magu ile wbiłeś? Na magu chyba z 29 albo 30. Coś takiego. Dobra. I teraz chyba największe procenty będziemy mieć na tego. Dokładnie. 0,27 na niego. A sprawdźmy. No ostatni to będzie na pewno not possible. Sianko Kakir, witam. Ale jeszcze sobie sprawdzę. Tak. Ostatni jest not possible. Okej. Okay. No ale teraz nam się ten odblokował, więc lecimy w tego non-stop, dopóki nie padnie. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Bo zostały nam 3 lochy do zrobienia. Dokładnie, wąż Midgardu 005. Czyli jeżeli nam padnie ten, to tu nam padnie ten, to jeszcze nam padnie Ymir, łącznie 3. No levela kolejnego na pewno nie wbijemy. Ale kurwica, no. Jak już klikamy, to... Tak jak mówiłem, wyzerujemy się z grzybów i jebać. Filmik, jak klikałem lochy na magu, w tym momencie ma chyba już 9 koła wyświetleń, także... Kto sobie nie obejrzał na żywo, to sobie obejrzy na YouTubie. Nie ma w tym żadnego problemu. Ale no kurwa, to klikanko to mi się akurat podobało. W sensie podoba mi się nadal, ale no już większość mamy za sobą. Nie spodziewałem się, że tyle tutaj wbije TBH. Popierdolone to jest dla mnie. O kurwa, dobra. Dobra, dobra. Jeszcze nie zatrzymujemy się. No to nam się nie przyda. Aż się obudziłem, powiem wam szczerze. Dobra, Barbar nie zrobił za dużo, Maguś też nie. Kunegunda, no 300 milionów, ale... Ale też nie jakoś giga dużo. Let's go 508? Nie, właśnie 508 już nie wbije. Ale jakbym jeszcze wyczyścił Lokiego i tego Ymira, głównie Lokiego, bo na Ymira mamy duże procenty, to już bym był spełniony. Teraz no tylko Loki nam został. Na Lokiego z 500 grzybów jeszcze. Ostatnie 500 grzybów tego klikania. Padnie to padnie, nie padnie to nie padnie. Jakbyśmy zrobili coś takiego, że jebniemy sobie aweczkę pod golda, władujemy w zrękę i ostatnie 300 grzybów na niego. Może odda. 170 podstawek nam jeszcze prawie. Padnie. Nie, nie, świnia, nie będzie chomikowane. Właśnie wydaje. Specjalnie tą mawkę zrobiłem, żeby jeszcze tutaj delikatnie podbić statki. No i co? I Loki. Ostatnie 300 grzybków na niego. Miałem po klikaniu lochów, Szymoś. No ale jeszcze klikamy, jak widzisz. Padały nam już lochy, na które mieliśmy 0,12, 0,13, 0,15. To procenty nie są tutaj problemem. No po prostu musi być fart, no co ja wam powiem. Itemki są gidu lepszone. Razy 18 mówiłem, zrobimy na... tym... po legendarnym lożku, na legendarnych itemkach. Nie no mówię, no te itemy... No teraz mi itemki dawały po 30 sta dookoła. No to ile mi dadzą legendarne? Z 60? Może troszkę więcej? Także wiecie. To nie będzie jakiś ogromny boost. Brońki mi na pewno dużo dadzą. Brońki to na bank, no. O kurwa. Dobra. Warto było. Dobra.
Pokaż mi to. Piękna sprawa. Oj, ale tutaj hitka dostaliśmy. To trzeba będzie powtórzyć ten loszek. Ewidentnie. My tu wszyscy... O, jak close. Ale powtórka, no bo my tu wszystkie lochy robimy tak, żeby nie dostać nawet jednego obrażonka. Dobra, i teraz tak, i teraz na Emira mamy 5%. Czy tam 4,5, coś koło tego. Powinien nam paść w miarę szybko. No właśnie, właśnie Dexon. Ale widziałem, że Brisinger o tym pisał. Nie wiem w sumie czemu. No i cyk, i mamy to. I niewiele nam brakuje do 508. Tu książeczki mamy za tydzień dopiero. Znowu na wszystkie staty, no niestety. Emir, zobaczmy to jeszcze. Prawie 508, tak. 35 leveli wbite. Prawie 30, no nie, no 35,5, tak obiektywnie mogę powiedzieć. Sprawdzę procenty, ale już nic nie klikam. Już na wszystko mam poniżej 0,10. Soze 007. To jest ten, karuzela z idolami. Paszcza Taurona 005. To jest stary Hemoridor. Wąż Midgardu 005. I Cerber 003. No i tutaj mamy Wiedźmę Not Possible. Nie, już nie klikam, już. Nie ma co. No potem na Zebo jest potencjał, na Zebo jest 0,40. Ale nie, to już sobie zrobimy po legendarnym loszku. Mamy idealne procenty, żeby się wzmocnić na legendarnym loszku i jebnąć sobie kolejny odcineczek z klikanka. Ja osobiście jestem zadowolony, 35,5 levela finalnie. Straszny tutaj rozpierdol na serwerze został zrobiony, polskim 40. okrągłym. 15 leveli do drugiej osoby, w sensie no, do osoby z drugim levelem, że tak powiem, i tutaj jeszcze tak samo zeref. No rozpierdul, nie? Taki był plan, zrobić rozpierdul. Rozpierdul został zrobiony. Można się rozejść.